10 niesamowitych, współczesnych, dzikich ludów materiał opracowany na podstawie wirtualna polska turystyka. Mursi, lub pasterski z Etiopii, ściśle powiązany z ludem Suri, posługujący się językiem Mursi. Język ten w 80% pokrywa się z językiem Suri. Lud ten zamieszkuje centrum sąsiedniego do Suri rejonu do Rzecza Omo, w strefie Debub Omo regionu narodów, narodowości i ludów południa. Sami Mursi nie uważają się za Suri, jednak występują pomiędzy nimi podobieństwa kulturowe i językowe. Kobietom z plemienia Mursi, wkraczającym w dorosłe życie, rozcina się do Wolną wargę i umieszcza się w niej gliniany krążek. Z czasem zmienia się krążki na coraz większe, mogące osiągnąć średnicę około 35 cm. Im większy krążek w wardze kobiety, tym bardziej jest ona atrakcyjna w oczach plemienia i tym więcej krów jest skłonny oddać jej rodzinie mężczyzna, chcący się z nią ożenić. Czasem mężczyźni toczą walki o wybrankę na śmierć i życie. Pojedynki te prowadzone są przy użyciu kijów. Tak... Mówiąc naszym językiem, to im większa dziura, tym bardziej atrakcyjniejsza. Dobra, nieważne. Masajowie. Autochtonie afrykańskiej półkoczowniczej grupy etnicznej zamieszkują Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Nie ma precyzyjnych szacunków populacji Masajów. Według spisu statystycznego z 1989 roku populacja wynosiła 377 tysięcy osób. Całkowita populacja jest szacowana nawet na 900 tysięcy osób. Problem z precyzyjnym oszacowaniem populacji Masajów wynika z odległej lokacji niektórych wiosek, a także ciągłego przemieszczania się ludzi. Rządy Tanzanii i Kenii próbowały zachęcić Masajów do porzucenia ich półkoczowniczego trybu życia, jednak próba zakończyła się niepowodzeniem i Masajowie kontynuują odwieczne zwyczaje. Tuaregowie Lud Berberyjski zamieszkujący obszar Sahary, głównie w Algierii, Libii, Mali, Nigrze i Burkina Faso. Sami mówił o sobie Keltamaszek tradycyjnie są nomadami. Podróżują po pustyni i jej obrzeżach, zajmują się hodowlą bydła i kóz, wytwarzeniem biżuterii i turystyką. W 2012 roku podjęli próbę utworzenia suwerennego państwa na terenie północnego Mali. W przeciwieństwie do zwyczajów panujących w innych muzułmańskich ludach, to mężczyźni muszą zakrywać swoją twarz turbanem. Wiąże się to z ochroną przed złymi siłami, które mogą dostać się przez usta do wnętrza ciała. Kobietom wolno chodzić na co dzień z osłoniętą twarzą, zarówno w domowym zaciszu, jak i w gwarnych miastach. Himba grupa etniczna zamieszkująca północno-zachodnią część Namibii. Jej liczebność szacowana jest na około 20-50 tysięcy osób. Himba są blisko powiązani z Herero. Posiadają m.in. wspólny język. Prowadzą kocz, wniczy tryb życia, zajmują się przede wszystkim pasterstwem, hodują głównie kozy i bydło. Jest jednym z ostatnich plemion na naszej planecie, wolnym od telefonów komórkowych, techniki i cywilizacji. Czerwony kolor skóry jest elementem rozpoznawczym ludu. Ochra to sproszkowana glinka znana ludzkości od wielu tysięcy lat. Specjalną mieszanką tłuszczu i ochry pokrywają całe ciała, a także włosy. Apatani, lud zamieszkujący góruste tereny Indii, ich liczebność szacowana jest na około 26 tysięcy osób. Posługują się językiem należącym do grupy tybeto-birmańskiej. Wśród innych plemion himalajskich wyróżniają się tradycyjnie demokratycznym ustrojem społecznym. Posiadają niesformalizowaną instytucję zgromadzeń różnego typu. Noszą kamienne zatyczki w płatkach nosa. Charakterystyczne kolczyki noszone są głównie przez starsze kobiety ludu. Skąd wziął się ten zwyczaj? Teren, na którym żyli Apatani, Tani był nieustannie najeżdżany przez inne ludy zamieszkujące okolica. Kobiety, ze względu na swoją urodę, były porywane. Kamienne zatyczki miały za zadanie oszpecić je i tym samym ochronić przed wrogiem. Hiwaro Grupa plemion indiańskich żyjących w Ekwadorze oraz północno-wschodnim Peru zajmują się uprawą batatów i ryżu zbieractwem, rybołówstwem i myślistwem. Bitni wojownicy słynni łowcy głów znani z techniki preparowania ich do rozmiarów owocu pomarańczy. Preparowanie polega na wygotowaniu zdjętej uprzednio skóry, którą następnie wypełnia się gorącymi kamieniami i piaskiem. Po wychudzeniu ulega ona silnemu skurczeniu. Populację Hiwaro szacuje się obecnie na około 20 tysięcy osób. Kamaro w Papu Gwinei żyje około 200 plemion. Każde z nich ma odmienne rytuały i wierzenia. Jednym z tamtejszych zwyczajów jest oddawanie się orgiom, które nazywa się kaware i odbywają się pod osłoną nocy w specjalnie do tego zbudowanym szałasie. Papuaskie kobiety biorą sprawy w swoje ręce, zajmują się budową i przygotowaniem pomieszczenia na nocne zabawy. Mężczyźni zaś odpoczywają cały dzień i po tym następuje wieczorem rytuał mosu. Mosu to lud zamieszkujący Chiny. Mieszkają w małych grupach, gdzie to kobiety sprawują władzę nad wszystkim. Pracą na roli, wychowywaniem dzieci, sprawami finansowymi i mężczyznami. Ci natomiast opiekują się zwierzętami domowymi i zajmują się ich ubojem. Otrzymują od swoich pań dach nad głową, jedzenie i trochę drobnych na tytoń. Nie zawsze wiadomo, kto jest ojcem dziecka, ponieważ kobiety mogą się cieszyć pełną wolnością seksualną. Dogoni. Negroidalny lud mieszkający w Afryce Zachodniej. Ich odrębna kultura, zwłaszcza mitologia, od dawna budzi zainteresowanie naukowców, także polskich. O pochodzeniu tego afrykańskiego ludu niewiele wiadomo. Twierdzą, że są potomkami pierwszych ludzi, którzy pojawili się na Ziemi. Ciężko jest definitywnie i jednoznacznie stwierdzić skąd pochodzą. Wodabę. Jeden z ludów Afryki należący do grupy etnicznej Fulbe. Wodabę żyją jako wędrowni pasterze. Wędrują wzdłuż południowej granicy Sahary. Istnieją teorie na temat ich pochodzenia mówiące, że w dawnych czasach przywędrowali z mezopotami przez Morze Czarne. Napisy na skalne z centralnej części Sahary sprzed około 5 tysięcy lat dowodzą ich obecności już w epoce kamienia. Rytm życia tego ludu podporządkowany jest potrzebą ich długorogiego bydła z zebu, którego hodowla i pielęgnacja jest bardzo pracochłonna. Niechętnie sprzedają swoje zwierzęta, a ubój odbywa się niezwykle rzadko. Odżywiają się głównie mlekiem i zebranymi roślinami. Pogardzeni przez wszystkie sąsiednie grupy etniczne są nazywani Bororo, to znaczy zaniedbani pasterze. Sami nazywają siebie Wodabę, co oznacza tabu czystości. W odróżnieniu od innych plemion Afryki nie mają zhierarchizowanej struktury społecznej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcielibyście. Następny odcinek. Chciałbym zaznaczyć, że Wasze komentarze bardzo często mi pomagają i bardzo często realizuję odcinki właśnie na podstawie tych komentarzy. Jeśli interesują Was takie właśnie kultury, o których opowiadałem, to zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Tam jakiś czas temu poruszałem temat m.in. majów i Azteków. Planuję również zrealizować odcinek na temat inków, ale muszę zobaczyć, czy ktoś tego chce, ponieważ bez sensu mi realizować 20-minutowy materiał, który później obejrzy tysiąc osób o inkach. Tak naprawdę można poczytać mimo wszystko. Bardzo lubię realizować odcinki na temat jakichś mniejszych kultur, co właśnie widać na Światowej Historii. Tam Was zapraszam, bo od niedawna działa Światowa Historia. Działała wcześniej, ale YouTube mnie nie lubił. Ostatnio okazało się, że jednak mnie polubił po roku pisania i błagania ich o jakiekolwiek działanie. Był też kanał Inwigilator, który chwilowo został zawieszony z tego względu, że prowadzę Światową Historię. Poświęcam teraz więcej uwagi na odcinki historyczne, stąd ten polityczny inwigilator został chwilowo zawieszony, być może kiedyś ruszy, ale odcinki z inwigilatora czasami, jak mam wolną chwilę, przerzucam właśnie na światową historię. Jest to spowodowane tym, że nie zawsze mogę się wyrobić z odcinkami, które... Robię. Tak też będzie na Światowej Dyszce. Niestety w, na początku przyszłego tygodnia możliwe, że wejdą powtórki odcinków starych, ale będą to odcinki, które nie obejrzały się za dobrze, więc możecie ich nie znać, a były dobre. No i czasami przykro, że naprawdę nasiedzę się nad jakimś odcinkiem, później się okaże, że prawie nikt go nie obejrzy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.